Halo, cześć, witajcie, to znowu Ryfek, witam w kolejnym odcinku z gry Remold. I znowu pytanie, co to jest do roboty? Nowy więzień, może się go w końcu uda do naszej kolonii zaciągnąć. No mówię, głupia osoba od sprzątania by się przydała. Z tego co pamiętam, będzie się nazywał Helacjusz, ale nie sprawdziłem, mi się nie chciało. I nie mam do tego, co do tego pewności. Jedna sprawa, odcinek może być trochę późno, bo... Też co miałem pamiętać, zrobić jak najszybciej klimę, bo tu już jest naszym kolonistą, zaraz będzie bardzo źle. Ten ma heatstroke na series, na dosyć wysokim poziomie. Także Olcia, gdzie jesteś, Olcia? No to czemu tego nie przenosisz? Gdzie to? To ja nie mam stali czy coś? Ja nie mam stali, kurde, znowu nie mam stali. Trzeba wykopać więcej stali, jak zwykle. Tu tą całą stal wykopcie, oprócz tej zewnętrznej części. I tu to samo. Oprócz części zewnętrznej. Też będzie bardziej opłacalne tak wykopać. O. Odcinek może wyjść trochę późno. Bo dziś mam egzamin wewnętrzny, jeśli chodzi o prawo jazdy, także o 18 to mam. I nie wiem, czy do 18 po prostu to się uda nagrać, w sensie nagrać na pewno się uda. Czy się uda to wrzucić na YouTube'a po prostu, żeby on to zdążył zrenderować i w ogóle. Z tym może być bardzo duży problem, bo YouTube bardzo długo potrafi czasami po prostu to wszystko renderować. Naprawdę bardzo, bardzo długo. Także mówię, nie wiem, czy do 18 to się zdąży wrzucić. Jak nie, to po prostu będzie około chyba 19, jak skończę ten egzamin. Gdzie jest Lazy? Lazy, zajmij się tym, proszę cię. Tu trzeba mu wykopać. No i dobra, teraz to się, widzicie, wszystko się stało jakby celą więzienną, dlatego czym prędzej trzeba dać po prostu temperaturę. Active vent, o co chodzi? No to spoko, no że tu nie będzie przejścia. A że tu ludzie mogą przejść przez to, a to nie mogą przejść przez to. No nie chcę, żeby mój więzień mógł przechodzić przez przez swoje więzienie, także nie za bardzo. Pracuj, pracuj tu, Lazy. I... o, dobra, już się tym zajmuję. No po prostu nasi na razie koloniści nie mają nawet... No co jest? Ile tu do przenoszenia jest? Nie mają nawet gdzie posiłków zjadać, bo te wszystkie posiłki jakby są zarezerwowane w tym momencie dla więźniów, teraz już dla kolonistów to jest wszystko, także luzik. A ja bym z chęcią mu dał tak jak chciałem takie miejsce na jedzenie, tylko tu wszystko wyczyścimy, damy tu important. Co ja za jedzenie mógłbym mu robić? To ja mówiłem, fine mili robić nie chcę, po prostu nie chcę. W ogóle sądzę, że z jednego powinno robić mi z mięsa, tylko z mięsa, a nie z wegetariańskich tam spraw, w sensie z warzyw. No bo to mięso się tu, bardzo dużo mięsa się po prostu magazynuje, a tylko mi ziemniaki biorą tak naprawdę do tych posiłków. Boże, jak jest im gorąco na tym zewnątrz. Olcia to już po prostu umierała. No 53 stopnie, co się dziwić. Przydałyby się tak naprawdę im te czapy. Make duster, nie rób duster forever, tylko make cowboy hat. I to mi rób w nieskończoność. Ale tylko z camel hair oraz ramula. Jak jest w ogóle z tym melchem? 165 tego jest, nie za dużo. Ktoś się tym powinien zająć, po prostu przy tym kompostowniku. Ja muszę zwiększyć pomieszczenie na nasze zwierzaki. Może tutaj wykopę ten bloczek i tutaj to rozszerzę. Tak jak mówiłem, chciałbym oddzielić dromadery od rimramów, a sprzedać szynszyle i teriery. Także ja tutaj kliknę im, żeby szędzia tu wydobyła to. Ta stal się przyda, no tej stali w ogóle nie mamy. Nawet nie widziałem kiedy tak naprawdę się skończyła. I struktura teraz z limestone'a będziemy robić, nie wiem, odtąd mur może. Czy to będzie wystarczająco? Sądzę, że to będzie wystarczająco. Nie mam 180 nawet bloczków z limestone'a, także może być z tym problem też. Limestone blocks, no nie ma, nie ma.
Skąd ja muszę wziąć limestone? No muszę po prostu mi nosić, trudno. Tu jest chyba najbliżej po prostu z tego miejsca. Jeżeli chodzi o przenoszenie. No po prostu już wokół tych bloczków z limestone'a nie ma nigdzie prawie. Piachu mamy w ogóle? No nie widzę nawet tutaj piachu zaznaczonego. Nie, piachu mamy już, to widzę, jest pełno go. Dobra, i mi róbcie tak jak mówiłem. Struktura, limestone wall, odtąd zacznę tak naprawdę. Lepiej zawsze mieć więcej niż za mało. Dotąd sądzę, że ok, będzie. No teraz jak będzie atak, to najwyżej tylko ten jeden kawałek zrobię muru i tyle. O, jest ten... To nowe coś, ale to jest niepłynne, widzicie? Tak to 30 FPS-ów to ma max. 1700 watów zamiast 700. 2000 zamiast 800, no to tak średnio się to się wydaje. Ale mniej miejsca zajmuje, taki plus z tego jest. Znaczy no jak na trójce puszczę, to się wydaje dość płynne, a na jedynce nie za bardzo. Kargopody, dawno nie było kargopodów. Super. 7 plastilu, na co mi się... Jest piesek! On będzie mógł nosić rzeczy. Kliknąć tame i niech ktoś się nim zajmie, niech... ktoś go oswoi z nami. Ten plastil bary nawet nie opłaca mi się ich brać po prostu. Czy mi się wydaje? Tutaj jest więcej plastilu. To bardzo dobrze. Jakby nam kiedyś zabrakło, to będę wiedział skąd ten plastil brać, bo w ogóle chyba my... mamy mało już tego plastilu. A nie, dobra, jakie mało. Tu jest dużo tego plastilu. Nadal nie wiem jak to otworzyć. Co do tej grupy też na fejsie, nadal nie wiem. No... niby nas mało będzie tam, sądzę, że to będzie max 5 osób na samym początku. Bo oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nawet 10% subów zazwyczaj w takiej grupie nie jest. No chyba, że to się bardzo promuje i oczywiście liczba tych subów jest znacznie większa. Ale nawet te 5 osób na samym początku byłoby dobrym pomysłem. O Jezu, on atakuje ją czy co? Chciałem ugryźć chyba, nie wiem co tam zrobić. Bite Scar, ale to nie od niego jest raczej, ona już to miała raczej. Jak jest z tym prądem? Ej, my mamy problemy z prądem. Naprawdę. Muszę zrobić więcej tych generatorów słonecznych. Jeszcze więcej, no. I tak już mam ich masę. Ale to jest za mało, no po prostu dla takiej kolonii. No dużo tu się rzeczy po prostu dzieje u nas. Ten sobie je. Już na niego zacznę mówić helacjusz tak jak powinienem, bo tym jest teraz zajęte. A moderate amount of pain. Heatstroke nadal tu ma. O Jezu! Czemu to jest outdoors? Psz, tutaj nie ma teraz ściany. Ja tu czym prędzej, wiecie co? Zapomniałem w ogóle. Nie pomyślałem naprawdę o tym. A zróbcie z drewna. Drewna mamy dużo. Lazy. Gdzie jesteś Lazy? Proszę, zajmij się tym. Ten outdoor zrób. Czym prędzej, żeby tu po prostu, no... klima mogła zacząć działać, bo to jest po prostu z zewnątrz teraz. Dobra, klima zacznie tu działać. Jak tu będzie chłodniej, to i w tym pokoju będzie chłodniej. Tak powinno być, no. Według praw... A! Na pewno tak będzie, bo tu jest active vent teraz po prostu. I też tak się zastanawiam, jak to działa. Ten active vent, czy on ustala temperaturę dla tego pomieszczenia? Czy dla tego żółtego? Nie wiem za bardzo. Możliwe, że go dałem w złą stronę. Tak, dałem go w złą stronę, bo już to widzę. Toggle airflow. O, i teraz chyba powinno być. Severe illness, bird. Boże, ktoś się nim zajmie, ktoś mu pomóż. Albo niech ktoś tu kliknie to, no nie wiem co tu. Toggle airflow, no tu powinno być chłodniej teraz. O co chodzi? Tu jest 35 stopni. Tu jest toggle airflow. Open or close event. No, jest otwarty. Tu powinno się robić zimniej. No nie, jak ja jego jeszcze stracę, to się po prostu zabije. Niech ktoś mi zdekonstruuje tą ścianę. Olcia. Tu musi się zrobić chłodniej. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Powinno mu być powoli lepiej. A ja, jeśli chodzi o tę temperaturę, wezmę ten active vent i teraz w drugą stronę to dam.
czyli tak. No tak chyba to powinno być. Indoors 20 coś. Zaraz to mu powinno minąć, no. 27 stopni to już jest. Okej, okay, o Jezu. Okej, okay, temperatura. Oni go wzięli z ziemi, ja myślałem, że on zniknął po prostu, bo umarł. Ale to była padaka. No, oni tu jedzą. Mimo, że to jest pomieszczenie dla więźniów. Dziwna sprawa, nigdy tak się nie działo. Lazy. A, już mam zaznaczoną. A, Norbert już tu idzie pracować, dobra. 30 stopni, no powinno mu... Extreme nadal ma, ale no nie wiem. Powinno to mimo wszystko według mnie... maleć mu. No 20 stopni, tu już jest okej temperatura przecież, nie? 22 stopnie, teraz już rośnie ta temperatura. Nie. Utrzymuje się. 21 stopni. Serious, okej, czyli to już spada. Nie wiem tak naprawdę, jak działają te active venty. Według mnie powinny być takie same temperatury w obu pokojach, w obu pomieszczeniach. No dobra, już jest 23 stopni, już jest im. Jeszcze jest mu lepiej. Także teraz muszę po prostu te limestone bloczki zrobić. Muszę ten limestone w ogóle przenieść. Od tego powinna być szondzia z tego, co pamiętam. Nie, jaka szondzia? O, nie udało się, znowu psa oswoić, szkoda. Stampi. Nie wiem, 12% na tego psiaka to jest dosyć sporo. Heatwave is over, w końcu. Oczywiście to wszystko zostaje włączone, bo i tak tu jest dosyć ciepło na tej pustyni. Ach, trochę tego przenoszenia jest. One colony is idle. Gienek, nie masz co robić. Jak to nie masz co robić? Przecież ty możesz przenosić. To czemu nie przenosisz? Widzicie, o co... Widzicie, o co tu chodzi? Czajcie, o co tu chodzi w ogóle? Gienek, jako jedna tam, nie wiem, z wielu osób może przenosić rzeczy, ale ich nie przenosi. Nie wiem naprawdę, dlaczego tak się dzieje. Mimo, że widzicie, w pracy on to ma zaznaczone, Gienek. Holding ma na trójce, czyli mimo wszystko to może robić, ale nigdy tego nie robi, gdy jest możliwość. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, naprawdę. Jak tam? No dobra, już jest z nim okej, wszystko, nie stracimy go na pewno, ja się bardzo bałem. A to w ogóle jest dla kolonistów i... Idźcie sobie zjedzcie czy coś. A, oni jedzą i tak, mimo wszystko. Nawet jeżeli to jest zaznaczone dla więźniów. A ja tu mogę w końcu wymienić... resztę ściany i drzwi chcę wymienić. Struktura. I to będzie z marbla. Marbla mamy. 53. Powinno starczyć. Mam nadzieję, że starczy. Nie chcę mi się czekać na kolejną jakby porcję omniżelu. I automatyczne drzwi również z marbla. Dobra, Boyer, Shondia, oni to wszystko przenoszą. Nie wiem, dlaczego Gienek tego przenosi. Możliwe, że to jest dlatego, że on ma tą drewnianą nogę i... Twój, on nie ma drewnianej nogi, on ma tam coś z kręgosłupem. I może dlatego po prostu gra uważa, że on nie powinien tam iść, bo będzie na przykład za późno, zanim on skończy to coś przynosić. O, w końcu możemy sprzedać te teriery. Teriera jednego nie chcę, drugiego nie chcę. Szynszyli. No i co, że nie masz? Jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć. Czy z szynszyli mam już sierść? Nie, nie mam już sierści. One mają 3 lata, czy tam 2, nie wiem, a nadal z nich nie ma sierści. Norbert, traduj z nimi. Teriera sprzedajemy. Oni nie mają nic do sprzedania mi. Nie rozumiem ich. Dobra, chcę się pozbyć po prostu ich, a nie chcę ich zabijać. Weźmiemy tyle silvera, ile macie. Czyli chyba nic. Ale sobie weźcie te zwierzaki. Nie chcę ich po prostu. Chcę mieć tylko limramy, chcę mieć tylko dromadery. Je fajnie, zaraz tutaj podzielimy. Dla dromaderów trochę, chyba większy wybieg tak zrobię, czy nie wiem jak to nazwać tak naprawdę. Ile jest piachu? Tu gdzieś widziałem piach przed chwilą. 500, dobra. To nie muszę chyba... A, tu jeszcze są bloczki do przeniesienia. Także te bloczki jeszcze przenieście, bo sandstone robią piach. Jak jest z prądem? Baterie już tam się ładują, prawie na maksa są, także... Chyba to, co dołożyliśmy, wystarczy. Drewna mamy masę. To drewno powinno być przemieniane na ten nawóz, czym prędzej, a nie wiem czemu nie jest. Natural Flows, Rich Soil. Tu wszędzie to dodamy. Ale wszędzie, gdzie się da. I czemu tutaj też nie sieją na przykład ziemniaków? Nie wiem też dlaczego. Możliwe, że po prostu przy... jak to się nazywa? Przy... Jezu. No nie wiem. Przy drzewach. O, drzewa to są. Ale zasuwa teraz.
6000 watów zamiast 2300, no takie średnie. A research w końcu też powinienem zrobić tak naprawdę. Agrokultura, antimaterial turret, to mnie trochę interesuje. A ja zapominam, że powinienem tak naprawdę Emmo kazać ćwiczyć. Ta się teraz bawi, że jest jakimś dinohogiem. Powinna ćwiczyć medycynę, że tak naprawdę zaraz ma na 9 poziomie ją. No teraz długo nie, nic nie poćwiczy, bo jest śpiąca po prostu. Jak tam nasz helac już. No tej medycyny 10, on od razu z miejsca będzie mógł robić ten omniżel, to jest, nie, biomaterię. A biomateria nam się przyda do wielu, wielu rzeczy. Nie chcę używać raczej do tworzenia prądu, bo prąd tak naprawdę mam tu za darmo, jeśli chodzi o słońce i tak dalej. Ale będę chciał oczywiście z biomaterii robić protezy nowe dla naszych kolonistów. Znacznie to przyspieszy im pracę i w ogóle. Greedy, o, on chce mieć przecież lepszą tą... lepszą sypialnię. Shared bedroom? A, jak tu rozwaliłem ścianę, było napisane, że to jest jakby jedno pomieszczenie i mu się wydawało, że śpi razem z kimś w jednym pomieszczeniu. To w ogóle muszę ogarnąć, to brewery, tobacconist stable, to w ogóle muszę przenieść. To coffee machine chyba tu może zostać tak naprawdę. Chociaż nie, no tego też nie chciałbym jakoś bardzo przenosić, to brewery bym przeniósł. Tylko najpierw zobaczę, co my tu robiliśmy w ogóle. A nic tu nie robiliśmy. Bo na to potrzeba zbyt dużo po prostu rzeczy, według mnie to się nie opłaca, no. Ziemniaki cukier i chmiel i tak dalej, za dużo roboty. Tobacconist stable tak naprawdę może tu zostać, bo ja tak, i tak tu planuję dać nową ścianę w tą stronę i tak tutaj. A to brewery można rozwalić, tak z tego nie korzystamy, także luzik. Jak jest z tym przenoszeniem bloczków? Nadal to przenoszą, nadal tych bloczków jest za mało. Już wiem, że tych bloczków nie starczy, trochę więcej będzie trzeba, niestety. No z tymi bloczkami jest problem. Będzie to na przyszłość ogarnięte, jak dużo będzie tego omniżelu po prostu, bo tu Gienek będzie z omniżelu robił kawałki marbla po prostu na tym replikatorze, czy co to jest w ogóle. O, tu już zaraz kolejna jakby porcja urośnie. Nie wiem, jak to dobrze mówić. Kolejna część po prostu naszych sadzonek urośnie. A ja chyba mam już dużo klofa, którego nie widzę. A nie, mam tu 400 coś klofa. Dobra, to się nie muszę o to martwić. Mogę im w końcu dać podłogi jakieś. Nie wiem, po co w ogóle plastil tutaj jest, żeby czyścić stopy. Nie wiem, naprawdę. A jakie tutaj kolory dać? Olci damy. Różowy, nie wiem, kto tutaj śpi. Marek. Markowi dam... Nie wiem, niebieski mi się taki z Markiem kojarzy. Emmo dam żółty, albo nie, pomarańczowy. Różne kolory im tu po prostu wsadzę. A nie, Emmo nie. Emmo nie może mieć dobrej sypialni. Z tego co pamiętam. Bo ona jest asetką, tak? Jest asetką. Dull bedroom, no. Według niej to ta sypialnia jest dosyć słaba. Jej się to podoba. Na pewno muszę zmienić temu Bojerowi, bo on jest... On jest... chciwy. Tak samo, już to jest oczywiście jeszcze nie zajęte. Ale tutaj będzie Helacjusz. Boże, co za dziwne imię. Ale dobra, chcieliście, żebym nazwał go Helacjusz, to go nazwę Helacjusz. I on tutaj też mu dam czerwony. Od razu mu dywan walnę, żeby mu było lepiej, bo on również jest chciwy i chce mieć po prostu bardzo ładną sypialnię, bo się będzie źle czuł wtedy chłopaczyna. Sądzę, może ci się w końcu uda z tym psiakiem. Czemu? Podeszła do niego i poszła od razu spać. Jak ja tego nie lubię w tym Rimworld, naprawdę. To jest okropna rzecz. Oni idą coś zrobić, dochodzą do tego i zamiast to zrobić się wracają, bo już jest pora na spanie. Głupia sprawa. Te lampy nawet spoko są. Tak dosyć jasno jest w tej kolonii, dużo widać co się dzieje. Nawet tego nie zauważyłem wcześniej. O Jezu, to jest tak brudno czy co? Od razu widzę, że... muszę też wykończyć tu... wejście samo, bo to nieładnie wtedy wygląda. Co to jest tak brudno? Nie wiem, naprawdę nie rozumiem. Tu z tego co będę pomarańczowy, a tu z tego co... nie, turkusowy tu powinien być. A tutaj fioletowy. Taki różowaty, dobra. No mówię, ciekawa sprawa, teraz po prostu siedzimy i...
rzeczy kosmetyczne. Ale to nie znaczy, że to źle. Możemy tak naprawdę zobaczyć, jak nasi kolejni się czują. Gdzie to powinno być? History albo statistics, nie. History. To jest history? Tak, no trudno. Nasze bogactwo. No, ostatnie parę odcinków widzę, bardzo dużo wzrosło. Populacja. Dużo się nie zmienia. I nastroje naszych końców. Boże, a tu im źle było, nie wiem dlaczego. No, ostatnie parę dni, kurde, 71, naprawdę nieźle. Najwyżej chyba mieliśmy tutaj 72 albo coś takiego. Bo 77 jednego dnia mieliśmy, z tego co pamiętam. Ogólnie nieźle. Zazwyczaj kiedyś kolonie mi się udawało tylko trzymać na około 40-50%, jak grałem bez modów. Boże, 12%, znowu się nie udało. O Jezu, i on idzie uderzyć. No ale dzięki Bogu daje radę przed tym psiakiem uciekać. Taki psiak byłby super, naprawdę, bo te psy większe mogą po prostu przenosić rzeczy i to jest naprawdę ekstra sprawa. No ich nie będę poświęcał do walki, bo uważam, że są zbyt wiele warte w inny sposób, jak właśnie na przykład to przenoszenie. Nie tak naprawdę tylko to przenoszenie, no. W inny sposób ich wykorzystywać nie chcę. O Jezu, naokoło będą szli, do tego już nie przenoście. Tych bloczków się więcej nie, dobra. Nie potrzeba więcej, jest wystarczająco dużo. Nie planuję chyba już tak naprawdę poszerzać murów naszej kolonii. To zdekonstruujemy. Chociaż nie mogę tego zdekonstruować całego. Zdekonstruuję tak. Jakoś tak. Bo tu by mi się oczywiście sufit zawalił wtedy. Jak to teraz rozplanować? Może tak? Antymaterial turret, ogarnięte już jest. Kolejne te śmieszne turety. Niedługo może obczajmy, jak one tak naprawdę działają. Tak to podzielę. Tu tego nie rozwalajcie. Kompostownik tylko rozwalcie. W ogóle to powinienem gdzieś indziej dać. Kompostownik to powinien być tutaj, w tym miejscu. Tak naprawdę. Według mnie. Tak tutaj sobie po prostu to walnę. Bo tu i bliziutko do drewna i blisko, żeby zostawić nawóz. Także to jest chyba według mnie idealne miejsce na taką rzecz. Na ten kompostownik. To też dekonstruujcie. No jak tu zrobią oczywiście mur, to tu już nie ma co się bać. Ściana się nie zawali, raczej. Oby się nie zawaliła, bo byłby problem. I chwila prawdy. Dobra, nic się nie zawaliło. Tutaj ten mur zaraz zrobię na nowo. Limestone wall tutaj dodamy. A ja tą jedną paletę z żywnością skopiuję ustawienia, zdekonstruuję i drugą paletę dam w tym miejscu. O, czas mi upłynął, ale i tak to szybciutko zrobię. Storage. Tą dużą paletę. I bam. A te sleeping poty trzeba będzie zdekonstruować w ogóle. I tak mi się wydaje, że nawet dam zwierzakom na następnym odcinku. To powinno być gdzieś tutaj. Wooden Animal Sleeping Box. No, takie ładniejsze to do spania. A nie, bo to jest tylko dla małych zwierząt. Dobra. To chyba nie ma dla większych zwierząt. No nie wiem, trudno. Jak na razie to było po prostu na tyle. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to daj lajka, subskrybuj, żeby być na bieżąco. Widzimy się w następnym odcinku już jutro i mówię, jeżeli odcinek jest późno dosyć, czyli około 19, to przepraszam, po prostu nie zdążyłem się wyrobić z tymi jazdami wcześniej. Po prostu YouTube nie dał rady tego wcześniej wystarczająco szybko skonwertować, bo on to strasznie długo konwertuje. Dobra, jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.